Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. A tak przy okazji, w najnowszej wersji, obecnie właśnie niedawno się pokazała, 2020.3.18, także ta wersja z roku 2020 będzie miała chyba przeolbrzymią liczbę fixów, dlatego że jakoś no, nie zanosi się na to, że pojawi się w końcu nowa wersja, a już mamy rok 2023. No i w tej najnowszej wersji pokazało nam się to, że mamy możliwość włączenia fotoscenerii. Także do tej pory fotosceneria była dostępna, ale w tej wersji deweloperskiej, a teraz do właśnie wersji stabilnej trafiła fotosceneria i to jest chyba główna zmiana tego wydania. Tak, dla nas co do polskiego tłumaczenia to też zmieniłem tutaj podpis. Wcześniej był samolot, teraz jest statek powietrzny. Jest to bardziej adekwatne tłumaczenie, jako że aircraft to jest bardziej właśnie statek powietrzny, a samolot to byłby bardziej airplane albo plane, a tu był właśnie po angielsku aircraft, więc bardziej adekwatna nazwa, statek powietrzny, tym bardziej, że tutaj nie mamy tylko samolotów, to jest oczywiście symulator latania, gdzie mamy wiele statków powietrznych, jak na przykład śmigłowce, czy szybowce, czy balony, sterowce, no i także oczywiście samoloty, więc jest tego tutaj dużo więcej niż tylko samoloty, więc bardziej adekwatną też nazwą jest po prostu statek powietrzny. Oczywiście są też statki wodne, no ale jednak jest to symulator lotniczy, więc statek powietrzny tutaj bardziej odpowiada. Także tak na marginesie. No i dobrze, przejdźmy do naszego samolotu, bohatera dzisiejszego odcinka, czyli Boeinga 707. Tak wygląda thumbnail po zainstalowaniu. Mamy gwiazdki dosyć tutaj wysokie oceny. Model lotu jedynie ma 4 na 5. Reszta 5 na 5 i rzeczywiście samolot jest bardzo dobrze wykonany. No ja ten samolot we Flight Gear już sobie dużo wcześniej, lata wcześniej sprawdziłem, ale nigdy nim nie latałem tak naprawdę, tylko sprawdziłem sobie wykonanie kokpitu oraz to, jak ten samolot jest wykonany, ale dopiero właśnie niedawno zacząłem nim latać, żeby rzeczywiście sobie tutaj go zobaczyć, jak się nim lata. No i rzeczywiście jest całkiem dobry samolot. Ma też swoje jeszcze mankamenty, ale można powiedzieć, że jest to taki samolot w pełni wykonany we Flight Gear, co jest też pewną rzadkością, tak? Bo przeważnie samoloty są jakieś tam niedorobione, a tutaj wszystko mamy, można powiedzieć, wykonane. No i warianty tego samolotu. Mamy podstawowy Boeing 707, to jest wersja pasażerska. I tą wersją też sobie polecę, ale zobaczmy sobie dalej. Mamy też Boeing 707 Passenger. To jest wersja dla dual control. Tą wersję wybieramy, jeżeli chcemy się wbić do kokpitu innego tam pilota w sesji multiplayer. Kolejna wersja to jest tankowiec, tak? Wersja militarna TT-KC-137D. I kolejna wersja to jest też wersja militarna. To jest po prostu latający radar, można powiedzieć, czyli system wczesnego ostrzegania AVAX. Zobaczmy sobie na szybko te wersje, bo one mają w sobie nie tylko to, że inny wygląd czy tam malowanie, ale też rzeczywiście mają dodatkowe panele kontrolne, których nie mają inne samoloty z tej serii 707. Tu już możemy zobaczyć, że właśnie grafika nam zdradza, że mamy tutaj panel do właśnie tankowania. Dobrze, ja tu sobie włączę zasilanie zewnętrzne, external power unit. Tu musimy się poprzewijać trochę z widokami. O, właśnie. Dobrze, włączmy baterię i włączmy tutaj external power, tu też external power. Dobrze, prąd powinien być i oto widok, nowy widok, który jest dostępny tylko w tym samolocie. Mamy tutaj widok na tył samolotu. Jak przejdziemy do widoku zewnętrznego, to zobaczymy, że tu jest właśnie tak to okienko, gdzie możemy sobie siedzieć i operować tutaj tymi próbkami do podawania paliwa. No i tu rzeczywiście mamy panel, którym możemy sterować. Jest oświetlenie. Tu mamy też jakiś pilot directional light, jakieś światła może dla pilota. Nie wiem dokładnie, co chodzi. No dobrze, tu sobie świetlmy. Tak, mamy tutaj też zegary pokazujące wychylenie na przykład tego boom telescope. Wysuńmy sobie, możemy sobie wysunąć ten teleskop. O, wysuwa nam się. No tu niestety wejdzie to pod ziemię, ale właśnie oczywiście na ziemi nie powinniśmy tym operować.
No i mamy teleskop wysunięty. Teraz możemy tym teleskopem tutaj rolką kręcić i sobie go wychylać w lewo czy w prawo. No i tu widzimy wskazania właśnie pracy tego teleskopu. Tak samo tutaj, że jest tak wysunięty. Tu mamy in out i to mamy w stopach, tak? Coś jakieś 15 stóp. Tu mamy góra, dół i stopnie. Jest 40 stopni w dół, tak? Można powiedzieć też tutaj tak odchylony. No i mamy jeszcze te czerwone dźwignie do wysuwania sondy. I tu mamy wysuniętą lewą sondę, prawą sondę. Znaczy na odwrót, to jest prawa sonda, to jest lewa, bo jesteśmy oczywiście odwrotnie ustawieni. No i rzeczywiście o, widzimy tutaj te sondy. No i w sumie samolot może przyjąć tak... Tutaj dwa samoloty do tankowania, albo jeden samolot do tego teleskopu. Co ciekawe, to jeszcze u góry mamy radar. Możemy go sobie też włączyć. I tutaj możemy też pokręcić zasięgiem. Może będą jakieś tutaj samoloty. No tak, coś tutaj jest. Coś nam pokazuje. No to powinno nam pokazywać też samoloty z sztucznej inteligencji, bo mam chyba włączone, czy nie mam włączonych? No mam włączone, ale coś... O, teraz, tak, mamy tutaj kropeczki. Tak, także radar działa. Co ciekawe, kropeczki też są poza radarem rysowane. Jest jakiś mankament z tym trochę, ale ogólnie... No ogólnie super sprawa, tak, bo możemy rzeczywiście w sesji multiplayer, myślę, wziąć ten samolot jako właśnie cysterna i inni tutaj piloci lecący na przykład myśliwcami mogliby się tutaj podłączać do nas i ćwiczyć tankowanie w powietrzu. Także pochowam to teraz wszystko. Tak, teleskop się tutaj składa. Teraz się podnosi. I jest, podnosi się. Także... Tak to wygląda, taki dodatkowy feature tego samolotu, tak wygląda tutaj ta dziwna tutaj jama. To jest w ogóle dziwne, że ja nie wiem, czy tutaj operator leży? To tak wygląda, jakby tutaj leżał, a nie siedział. No ale dobra, nie znam się na tym aż tak. Zobaczmy sobie kolejną wersję. I tak, kolejna wersja tego samolotu to będzie nasz system wczesnego ostrzegania. Zobaczmy go sobie. No i tu już widzimy na grafice, jak to wygląda. Mamy po prostu wielki radar przyczepiony do grzbietu samolotu. I tutaj też włączę sobie zasilanie. O raju, raju, trzeba się poprzewijać. Dobrze, dajmy tutaj baterię. Ja włączę na szybko APU. Żebyśmy też mieli zasilanie. Dobra, APUS, Blida też możemy włączyć i zobaczmy tutaj, jak to wygląda z zewnątrz. Co to jest za tryb? Helikopter dajmy. Tak, jest malowanie Air Force. Oczywiście tu mamy też więcej malowań, tego też nie pokazywałem w tamtej wersji, ale też jest kilka malowań wojskowych. Tu mamy w sumie bez malowania, mamy tylko nasz call sign. Mamy malowanie NATO. I mamy US Air Force. I tu też mamy jeden specjalny widok, właśnie, który jest tylko w tym samolocie. O, właśnie ten. Jest AVAX Officer. Mamy takie stanowisko z trzema monitorami. I możemy tu sobie włączyć po prostu nasz radar. I tu też powinniśmy mieć pokazane... Może range'a sobie zmienimy, o tak. Też mamy pokazane jakieś obiekty, prawdopodobnie samoloty sztucznej inteligencji. A w trybie multiplayer mogłyby to być samoloty multiplayer i myślę, że tutaj na drugim ekranie rzeczywiście mogłyby nam się wyświetlać te samoloty innych tutaj pilotów. Ich call sign, dystans do nich, wysokość
i heading, prędkość i jaki to jest samolot. I tu mamy nawet te klawiaturki. No i tam na trzecim ekranie, zobaczmy sobie trzeci ekran. Trzeci ekran ma kod źródłowy, tak, jest to jakiś kod źródłowy. No jest to skrypt NASAL, tak, skrypt NASAL, który jest tutaj używany we Flight Gear. Mamy jakąś pętlę for, jakieś ify, komentarze, tu nawet można by troszkę się z tego rozczytać. Prawdopodobnie jest to fragment kodu źródłowego tego samolotu, tak mi się wydaje. Możemy tu jeszcze się rozejrzeć i zobaczyć, co my tu mamy, jak to wygląda. Jesteśmy tutaj gdzieś w kadłubie. O, tu są jeszcze trzy krzesła, zobaczmy. Trzy fotele. Przesuńmy się tutaj. O, tutaj akurat nic nie ma, tak? Taka trapa trochę. Raczej twórcy nie przewidzieli, że się tutaj będę przesuwał. Gdzie jest przód samolotu? Tam jest przód samolotu. Tu mamy tył, radara nie widać. Dobra, no tak to wygląda też. Fajna sprawa. Mamy dodatkowy tutaj panel z radarem. Ale dobrze, przejdźmy do wersji podstawowej. No ja sobie wezmę właśnie Boeinga podstawowego, pasażerskiego, wersja pasażerska. Ale właśnie jest to bardzo fajny samolot, jeżeli też chodzi o wojskowość. Jeżeli ktoś tutaj chciałby rzeczywiście polatać sobie cysterną czy tym radarem, to najlepiej to chyba zrobić w sieci Multiplier. Dobrze, wybierzmy sobie lotnisko. Jestem tutaj w Pradze, także wybierzemy się z Pragi do Bolonii. No i dobrze, dajmy, lećmy. Tak, jak mogliśmy już zauważyć wcześniej, wita nas tutaj audio, no jakby głosy tutaj pilotów, oficera, inżyniera. Robią sobie jakąś checklistę przedwstępną. No i dobrze, już się tutaj odgłosy skończyły. I tak się prezentuje kabina tego samolotu. No i jest to właśnie, jak mówiłem, samolot ze starej daty, gdzie wymaga jeszcze tutaj inżyniera pokładowego i ten inżynier tutaj obsługiwał cały ten panel z systemami samolotu. Właśnie głównie przez to troszkę odstraszało mnie latanie tym samolotem, ale jednak jako, że to jest bardzo dobrze zrobiony samolot, to też sobie tutaj no warto go sobie obczaić i zobaczyć też, jak się nim lata. Czy otwiera się okno? Proszę bardzo, otwiera się okno. Z prawej pewnie też, tak. No i zobaczmy sobie jeszcze zewnętrze. Tutaj tak się prezentuje nasz samolot czterosilnikowy, ale zobaczcie, jakie malutkie są te silniki, jeżeli chodzi o średnicę tego silnika, tak, to jest no, bardzo mały w porównaniu do obecnych silników, które są może 2-3 razy większe. Po prostu jeszcze wtedy nie wiedziano, że im większy silnik, tym lepiej. No i też mocowano cztery silniki, tak, żeby była lepsza wydajność. I też mamy różne malowania tego samolotu. Niestety malowania są niektóre w bardzo niskiej rozdzielczości, co widać, jak na przykład ten Air France. Tutaj widać na przykład, że szkoda, że ten tutaj budynek jest blisko, to mi zasłania, ale tak, tutaj mamy, o, widać te ząbki, tak, przy tych łukach, co nie wygląda za fajnie. No i sprawdzałem tą rozdzielczość, to jest tylko 1024, więc jak piksele ma ta tekstura, więc no bardzo mało. Tutaj jest chyba w lepszej rozdzielczości, widać, że już chyba jest tutaj 2000 pikseli, no ale większość tekstur jednak jest w niskiej, jak na przykład ten Boeing. No paskudnie to wygląda niestety. Na obecne standardy to jednak już za mało, dlatego sobie tutaj wybiorę, no niech będzie ta, nie wiem co to za linia TLA, ale to sobie wybierzmy. Także model wykonany całkiem spoko. Jeżeli chodzi o widoki, to ma też w sobie właśnie tutaj widok pierwszego oficera. Widok jest z inżyniera, tutaj z jego fotela.
Tu jest widok oficera, ale on powinien siedzieć tutaj na tym krześle, więc nie wiem, czemu jesteśmy tak między krzesłami. No, ale tak to zrobili. I mamy widok na autopilot. Jest passenger view. Rzeczywiście mamy tutaj wymodelowaną kabinę. I sobie siedzimy przy okienku. Co ciekawe, mamy trzy fotele z jednej strony, jak i z drugiej. Ale jest tutaj też małe oszustwo. Wystarczy się wychylić, czego chyba nie przewidzieli twórcy tego samolotu, że jak się na przykład podniesiemy, to widzimy, że kabina no, z tymi fotelami nie jest do końca wymodelowana. Chyba taka oszczędność na klatkach, żeby nie było za dużo tych foteli. Więc zrobiono takie oszustwo po prostu. No, jak nie wygląda to teraz dobrze, gdzie brakuje tych foteli. No, ale tak tutaj właśnie zaoszczędzono, aby lepszy był klatkarz. No, bo jak siedzimy w tych fotelach, to tego po prostu nie widać, tak, że tak to zostało zrobione. Okej. Coś jeszcze tyle. Tyle z widoków. Jeżeli chodzi o widoki, ja je sobie tutaj lubię wyłączyć jednak, bo tutaj źle się przełącza między tymi widokami, bo jest cockpit view, helikopter, przez te wszystkie trzeba się inne widoki poprzełączać, żeby później mieć znowu copilot view, engineering view, oficera wyłączę, autopilot, no niech będzie, passenger view też wyłączę. Tak będziemy już tutaj dużo szybciej się przełączać. No ewentualnie dobrze by było może w tym samolocie mieć FG kamera, żeby się też szybko przełączać między potrzebnymi widokami, bo ja jednak tutaj troszkę się irytuję tym, że muszę się przełączać przez jakieś widoki zewnętrzne. No i z takich ciekawostek na szybko z tego samolotu, to mamy właśnie jeszcze tutaj, jak widzimy na panelu inżyniera. Cieszą mnie tutaj. Na panelu inżyniera mamy podręcznik, tak? I rzeczywiście jest to animowany taki segregator. Bardzo fajnie to wygląda. Mamy Operation Manual dla Flight Geara. Jest kilka wersji językowych, polskiej nie ma. Chociaż ja osobiście wolałbym tylko wersję angielską, ale żeby ten podręcznik był bardziej obszerny niż to, co tutaj nam dano. Mamy spis treści i tu mamy emergency. Mamy parę emergency instrukcji, bo tutaj w checklistach są checklisty, ale tu nie mamy emergency, mamy tylko standardową checklistę. Niestety też niepełną, bo nie mamy checklist, kończy się tylko na przelocie, ale już nie mamy podejścia do lądowania, nie mamy lądowania, nie mamy gaszenia samolotu, więc troszkę ubogo. Ale dobrze, że jest uruchomienie, bo sobie uruchomimy właśnie z checklisty te wszystkie tutaj, o te wszystkie tutaj panele. Dobra, mamy engine fire, restart engine flight. Aha, tutaj mamy restart chyba silników podczas lotu. No dobrze, tutaj taki start jest chyba typowy, jak z ziemi. Tutaj warning o oblodzeniu samolotu. Tutaj co zrobić. Tutaj dalej mamy presuryzacja warning. Mamy APU start. Tu już są normalne procedury, uruchomienie APU, zamknięcie APU i after start engine, before takeoff i jeszcze before takeoff, sam takeoff i autopilot i to tyle. Także niewiele, ale bardzo fajnie to wygląda. Tu jeżeli chodzi o autopilota, też mamy informację, żeby używać jednego z trzech i nie miksować ich, bo jeżeli zaczniemy je miksować, to oczywiście może się stać coś złego. A trzy autopiloty to jest pierwszy z menu, autopilot ten, jakby to powiedzieć, domyślny z FlightGear. Ja jego nie będę używał i w sumie nie powinniśmy go używać, jeżeli samolot ma w sobie autopiloty zaimplementowane. A inne autopiloty to będzie... Tak, kolejny autopilot to te zielone przyciski, tutaj na Clearshieldzie i to jest coś chyba nowoczesnego, które coś, co nie występowało chyba w normalnym samolocie i mam wrażenie, że to dodali po prostu twórcy Flight Geara, żeby nam się tutaj lepiej operowało autopilotem, bo mamy na przykład automatyczną przepustnicę, no GPS jest, ten samolot nie miał GPS-a, to były lata 50., kiedy on miał pierwszy oblot, więc GPS-u wtedy jeszcze nie było. A były za to inercyjne systemy nawigacyjne. A i tutaj mamy trzeci autopilot. Jest to taki już chyba oryginalny autopilot z tego samolotu Bending z PB20. Ale o autopilocie sobie jeszcze powiemy dokładniej później. W każdym bądź razie, tak, ważna uwaga z instrukcji, że jak używamy tego, to już używamy tylko tego. Jak używamy tego, to używajmy już tylko tego.
A tego z autopilota z menu to raczej nie używajmy, tak? Bo mamy tutaj autopiloty w samolocie, więc nie ma sensu używać tego flight gearowego. Ale jak ktoś chce, to też niech używa już tylko tego, tak? Chodzi o to, żeby ich nie mieszać i używać już tylko jednego, jak już używamy. Dobra. Z takich ciekawych smaczków jeszcze w tym samolocie to zwróćcie uwagę na ten wiszący zegarek. Jego można włączyć jako stoper, ale chyba muszą być silniki uruchomione, żeby on działał. Taka dziwna rzecz. Także i ten tutaj wiszący zegarek, on nam będzie też tutaj się bujał i huśtał, w zależności tam od ślizgu, wyślizgu, czy też przyspieszenia, czy zwolnienia lotów. Także też bardzo ciekawy bajer. Mamy też kompas magnetyczny ukryty gdzieś tutaj między przyciski, trzeba kliknąć. O, tutaj. I jest też kompas magnetyczny. Bardzo fajna też animacja. Także ciekawe, tu mamy smaczki i takie właśnie feature'y, które też poznamy sobie może jeszcze bardziej już podczas przelotu. I zobaczmy sobie teraz nasz tutaj panel inżyniera. No bo myślę, że możemy sobie uruchamiać ten samolot, a przy okazji później zobaczymy sobie też, jak tutaj no poszczególne komponenty poznamy sobie w trakcie uruchamiania bardziej. Ale może tak na szybko, żeby też wiedzieć, co gdzie jest, jeżeli chodzi o ten panel, bo jest dosyć obszerny, to po lewej stronie mamy wszystko związane z zasilaniem, z generowaniem prądu z silników. Tak, tu mamy engine 1, 2, 3 i 4, mamy 4 silniki i należy to czytać kolumnowo, że tak, wszystko w pierwszej kolumnie to jest, dotyczy się silnika pierwszego, w drugiej kolumnie silnika drugiego i tak dalej. I tu mamy dodatkowe przełączniki, selektory tam właśnie wskazywania prądu i tak dalej. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy po prawej stronie wszystko związane z klimatyzacją i presuryzacją kabiny. Mamy air kompresory, które będziemy sobie włączać. Mamy tutaj air bleedy. Mamy tutaj jednostki klimatyzacyjne, air condition unit, które też będziemy sobie włączać. Tu mamy sterowanie temperaturą kabiny. Dalej presuryzacja i wskaźniki co do presuryzacji, czyli na przykład wysokość kabiny. Tutaj cabin climb, jak szybko nam się tutaj wysokość kabiny zmienia. Oraz tutaj mamy różnicę ciśnień między kabiną a zewnętrzem samolotu. Dalej panel tutaj z presuryzacją związany, jeżeli chodzi o jakieś tam różne zawory do właśnie utrzymywania ciśnienia w kabinie. I tutaj po prawej safety valve override. I tutaj mamy przełączniki do zrzutu paliwa. Tu, żeby zrzucić paliwo, to chyba musimy to odbezpieczyć i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty silnik, tak, zrzucamy paliwo. Więc można też sobie zrzucić paliwo. No i dalej tutaj dolny panel. Tu na dole mamy wszystko związane z paliwem. To sobie zobaczymy później. Dosyć ważna rzecz, żeby nam paliwa nie zabrakło, jak tutaj sterować pompami, to sobie zobaczymy. Kolejna rzecz to tutaj mamy engine oil quantity, czyli ilość oleju. I tu mamy w sumie zegary związane z silnikami, czy też patrzymy kolumnowo, że to jest pierwszy silnik, drugi, trzeci, czwarty. A rzędami mamy ilość właśnie ilość oleju, temperatura oleju, ciśnienie oleju i obroty turbiny N2 w danym silniku. Na dole mamy wibracje silników, tu jakiś panel do tych wibracji i jeszcze na dole mamy panele co do hydrauliki. I tu po prawej stronie mamy, tak, tu mamy lampki co do drzwi, jeżeli na czerwono się świeci, to jakieś drzwi są otwarte. Tu mamy oświetlenie i mamy panel APU, także tak na szybko, a teraz sobie też zobaczmy z checklisty, jak tutaj ten samolot uruchomić. Także zobaczmy sobie Boeing, możemy z menu sobie zrobić autostart, wtedy tutaj samolot zostanie automatycznie uruchomiony i możemy też w ten sposób później wyłączyć samolot. A tu mamy checklisty, możemy sobie właśnie zrobić z checklisty. Cały start ja sobie zrobię z checklisty, czy to tu będę potrzebował, jeśli chodzi o naziemne rzeczy, jeszcze sobie sprawdzę. Jest wypychanie, jest full track control, będziemy sobie tankowali oczywiście też samolot. External Power Unit jest i tu właśnie możemy sobie wybrać, czy chcemy uruchomić samolot
z zasilania zewnętrznego, czy też z APU. Zobaczmy sobie ten external power unit, jak on wygląda. I tu właśnie stoi sobie tak jakiś Volkswagen stary jako agregat. Ale dobrze, ja to sobie wyłączę, nie będziemy tutaj używali, ja sobie użyję APU. No ale tak, jeżeli chcecie sobie użyć z external power, to idziecie z tej checklisty, a tu jest checklista na APU, tak? Pierwszy krok trzeba sobie wybrać, właśnie w jaki sposób chcemy uruchomić, tak, jeśli chodzi o prąd, w jaki sposób będziemy uruchamiali samolot. Tutaj jeszcze z rzeczy innych mamy, tak, numer rejestracyjny, ja sobie dałem Esperom, tutaj widać go w kabinie, ten numer rejestracyjny ewentualnie też mamy, w zależności od malowania, może być też widziany na kadłubie. I mamy też opcję Select Passenger, tu akurat wybieramy sobie pilota w sieci Multiplier, który też wybrał wersję tego samolotu, ale jako passenger, czyli będzie mógł do nas się dołączyć jako pasażer i lecieć razem z nami wtedy. Okej, także tyle na razie. Tu mamy jeszcze ukrywanie wolantu i rzeczywiście wolant znikł i tutaj możemy to użyć też klawisza Y do tego, co jest nawet wygodniejsze, żeby pokazać ukryć wolant. Okej, także idziemy sobie na tutaj widok inżyniera i będziemy uruchamiali, ale tutaj już uruchomienie zobaczymy sobie w następnym odcinku.